Gdy Ferris wspomniał o wybuchu, przypomniał mi się artykuł sprzed roku. Piszą, jak doszło do wypadku? Nie. I podejrzewam, że ktoś chciał to ukryć. Będę pewien, gdy przejrzę tajne archiwum Godcorp. Jeżeli chce pan buszować po zatłoczonym gmachu, proszę to wziąć. Gaz łzawiący? Rosołek, najlepsze lekarstwo na ziąb. Mam cię zastąpić, stary. Pan Boyle życzy ci szampańskiej zabawy. Wielkie dzięki! Coś ci jest? Wszystko gra. Możesz iść. Ściśle tajne. Nora Friis nieuleczalnie chora. Tu mówi doktor Victor Friis. To, co za chwilę zobaczycie, może być pierwszym krokiem na drodze do nieśmiertelności. Za mną znajduje się KR-100, komora kriogeniczna mojego projektu. A skonstruowałem ją specjalnie do zamrażania nieuleczalnie chorych pacjentów. Takich jak moja ukochana żona Nora. Gdy zostanie wynaleziony lek... Otwieraj drzwi! Natychmiast! Odejdź od aparatury! Wyłączcie sprzęt! Nie! Prowadzę ważne badania! Raczej nielegalny eksperyment. Kazałem ci przerwać pracę już dawno. Przez ciebie firma ma ze 3 miliony długu. Nie mogę przerwać. Tu jest moja żona. A więc ją wyciągnij. Tego procesu nie da się zatrzymać. Otwierać. To jej ostatnia szansa. Cały sprzęt jest mój. Mój! I to ja mam wszelkie prawa używać go, kiedy chcę i jak chcę. A teraz mówię, żebyś to wyłączył. Nie! Nie zabijesz jej, Łotrze. Wiktor, trochę mnie poniosło. Zapomnij o tym. No i po co te nerwy? Pogadajmy. Wyjdźcie! Jazda! Noro! Noro! Wielkie nieba. Właśnie. Miałbym ochotę zapłakać, gdyby nie to, że wyczerpałem zapasy łez.